siostry i bracia w Chrystusie Jezusie. Witam was bardzo serdecznie 30 czerwca, w ostatni dzień czerwca, tego poranku z parafii ewangelicko-augsburskiej Nowego Sącza. Pozdrawiam was serdecznie i chciałbym to uczynić również tymi słowami, które są do nas dzisiaj skierowane w Starym i w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie, w księdze proroka Jeremiasza, czytamy w 8 rozdziale, 4 wierszu: gdy ktoś upadnie, czy się znowu nie podniesie? Gdy ktoś odejdzie, czy znowu nie powraca? I Ewangelia Łukasza, która w 17 rozdziale, 5 wierszu, niesie nam takie słowo: rzekli apostołowie do Pana, przydaj nam wiary. Drodzy, doskonale wiemy, że nasza wiara, nasze zaufanie chwieje się każdego dnia. Jesteśmy tego świadomi, bo wszystko to, co wokół nas się dzieje, mówi nam o tym, że nie możemy tak do końca zaufać, że nie możemy do końca ufać temu, co widzimy, temu, co słyszymy. Ale jest ktoś, komu bezgranicznie możemy zaufać i możemy oddać nasze życie pod jego opiekę. Izraelici, o czym pisze dzisiaj prorok Jeremiasz w 8 rozdziale, mieli trudny czas, bo byli narodem, który był twardego karku. Był narodem, który wiele razy sprzeciwiał się Panu Bogu. Ale Pan Bóg zawsze dla niego miał otwarte serce, zawsze przyjmował ich z otwartymi rękami. I dzisiaj również to słowo jest skierowane do nas. Gdy ktoś upadnie, czy się znowu nie podniesie? Gdy ktoś odejdzie, czy znowu nie powraca? Drodzy, Pan Bóg dla każdego z nas ma otwarte ręce. Każdego z nas kocha bezgranicznie. I chce, abyśmy Jemu zaufali. Chcę, abyśmy tak jak apostołowie zawołali do Niego: przydaj nam wiarę. I dzisiaj, drodzy, niech tym naszym zawołaniem będzie pieśń, która znajduje się w naszych śpiewnikach w rozdziale Lęk i zaufanie. Pieśń pod numerem 699. Jest ona na melodię Jezus jako Król panuje. A tą melodię skomponował Wolfgang Amadeusz Mozart. Dlatego, drodzy, dzisiaj będzie troszeczkę nietypowo. Wylewa, gdy jej dziecię
Niech to radosne śpiewanie, drodzy, będzie z wami w tym dniu. Niech Bóg nas prowadzi i strzeże. Amen.